Czas na powiatowy serwis informacyjny, a w nim comiesięczne zestawienie istotnych spraw dla mieszkańców powiatu i najważniejszych decyzji podjętych przez powiatowy samorząd. W programie także zaproszenie na najciekawsze wydarzenia tego miesiąca. Znamy wyniki majowego egzaminu dojrzałości i wstępną symulację naboru do szkół ponadgimnazjalnych powiatu raciborskiego. Matura w raciborskich szkołach wypadła lepiej od średniej krajowej aż o 6%. Egzamin dojrzałości zdało prawie 85% raciborskich maturzystów. Prawie 94% to średnia w raciborskich liceach, a 67,6% w technikach. Absolwenci techników oczekują jeszcze na równie ważne wyniki egzaminów zawodowych, które będą znane w sierpniu. Przed częścią maturzystów jeszcze sierpniowe poprawki. W nowym roku szkolnym w szkołach średnich w Raciborzu naukę rozpocznie blisko 1000 uczniów. 31% z nich wybrało liceum ogólnokształcące, 44% technikum, a co czwarta osoba szkołę branżową. I tak we wrześniu w liceach utworzonych zostanie 9 pierwszych klas, 15 oddziałów powstanie w technikach, 8 w szkołach branżowych. Na 20 planowanych do uruchomienia oddziałów nie udało się otworzyć w tym roku tylko dwóch. To Technik Ochrony Środowiska i Technik Usług Fryzjerskich. W piątek 7 lipca po południu potężny huragan powalił setki drzew na terenie trzech leśnictw Szymocic, Nędzy i Solarni. Żywioł trwał zaledwie kilkanaście minut, wyrządzając niewyobrażalne straty. Najwięcej pracy mieli strażacy, którzy o wsparcie prosili jednostki z sąsiednich województw. Potężny wiatr zniszczył wszystko, co napotkał na swojej drodze. Najbardziej ucierpiała gmina Kuźnia Raciborska i gmina Nędza. Ta nawałnica tam największe straty spowodowała. Na chwilę obecną odnotowanych jest 158 zdarzeń. W akcji usuwania skutków burzy udział brało 8 zastępów Straży Państwowej, 52 jednostki ochotników i osoby prywatne. Ogromne straty huragan wyrządził w nadleśnictwie Rudy Raciborskie. Uszkodzonych zostało 1500 hektarów lasów. Wichura powaliła 300 tysięcy metrów sześciennych drzew. Wiatr podrywał także dachy w budynkach gospodarczych i mieszkalnych. Prokuratura umorzyła postępowanie w sprawie nieprawidłowości przy przejęciu zakładu diagnostyki i terapii raciborskiego szpitala przez prywatną firmę Toma. Ten krok miał zapewnić pacjentom dostęp do nowoczesnej aparatury medycznej i sprawniejszej obsługi. Jeszcze w listopadzie ubiegłego roku do prokuratury wpłynęło anonimowe doniesienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przy prywatyzacji zakładu. Była skarga złożona na działanie dyrektora, jak również i na szpitala dotycząca diagnostyki, na podejrzenie nieprawidłowości przy okazji organizowanego przetargu. W dniu 6 lipca dostałem od prokuratora umorzenie postanowienia. Prokurator nie dopatrzył się żadnych nieprawidłowości. W uzasadnieniu o umorzeniu śledztwa czytamy, że po zebraniu obszernej dokumentacji i przesłuchań świadków, które pozwoliły na ustalenie chronologii zdarzeń oraz wykazanie, gdzie doszło do naruszeń przepisów, prokuratura nie dopatrzyła się znamion przestępstwa. Ruszył remont ulicy Ocickiej na odcinku od Koszalińskiej do skrzyżowania z ulicą Węgierską. Remontowany jest blisko 800-metrowy odcinek drogi. Wymieniona zostanie nie tylko konstrukcja i nawierzchnia jezdni, ale przebudowany zostanie także chodnik i powstanie ścieżka rowerowa na odcinku do ulicy Leśmiana. Wykonawcą pracy jest raciborskie PRD. Planowany termin zakończenia robót to 6 października tego roku. Najlepsi artyści elektronicznego brzmienia. Dwie sceny, muzyczno-świetlne widowisko, a dodatkowo w tym roku szereg bezpłatnych atrakcji na bulwarach nadodrzańskich i plaży miejskiej. Tak wyglądał czwarty introfestiwal z największą jak dotąd, bo liczącą ponad 2000 osób frekwencją. Paradoksalnie najwięcej biletów sprzedało się w Warszawie. Także to są zespoły, które ściągają wielkomiejskie środowiska. Także Kiasmos grał tylko na dwóch festiwalach w Polsce, na Open Airze w Gdyni i na Intro w Raciborzu. Także no, są to już raz na dwa lata Jan Blomqvist gra w Polsce, więc no, przyjeżdżają. Jak co roku, jednym z najbardziej efektownych punktów festiwalu był mapping 3D Kaplicy Zamkowej, który tym razem, dedykowany jubileuszowi 800-lecia Raciborza, ma wyróżniać intro na tle innych podobnych muzycznych imprez. 21 lipca z wizytą w powiecie raciborskim gościł wicemarszałek województwa śląskiego Stanisław Dąbrowa. Głównym powodem przyjazdu były oględziny dróg wojewódzkich w granicach naszego powiatu. Rozpoczęły się prace dokumentacyjne na paru drogach i w paru miejscach. Widać teraz tutaj niedaleko 919 jest remontowane, tak, i to właściwie taka modernizacja porządna, czyli z wymiany podłoża.
Remont 2-kilometrowego odcinka drogi nr 919 od skrzyżowania z ulicą Bosacką do mostu na Uldze ma kosztować 8 400 000 zł i ma zakończyć się we wrześniu bieżącego roku. Po 4 latach przerwy do Raciborza staraniem zarządu powiatu raciborskiego wrócił punkt paszportowy. Sprawy paszportowe od 1 sierpnia można załatwiać przy ulicy Batorego w pomieszczeniach dawnej poradni logopedycznej w godzinach pracy Urzędu Miasta. Tu można złożyć wniosek o paszport, ale co ważniejsze, gotowy dokument również odebrać. Ten punkt będzie służył mieszkańcom powiatu raciborskiego, ale myślę, że i z ościennego województwa, z województwa opolskiego mieszkańcy z poszczególnych gmin też będą korzystać tutaj z naszych usług i będą mogli otrzymać paszport w tym punkcie właśnie, a nie będą musieli wyjeżdżać do Rybnika czy jeszcze do Katowic. Mamy piękny obiekt i punkt przy samym dworcu PKS-u, PKP, zaraz za Urzędem Miasta, także w dobrym miejscu, parking jest, można przyjechać, można zaparkować, można podejść. Także no jest to plus niesamowity. Przypomnijmy, biura paszportowe podlegają wojewodom. Punkt taki do 2013 roku działał w siedzibie starostwa, ale w niepełnym zakresie usług. Po paszport trzeba było bowiem jechać do rybnickiej delegatury. Zabiegi o przywrócenie punktu trwały kilka lat. Przedostatni weekend sierpnia odbędzie się jubileuszowa 25. edycja Strażeckiego Memoriału. Gwiazdą muzyczną będzie Michał Szpak z zespołem. W programie dwudniowego wydarzenia nie zabraknie sportowych mocnych punktów. Odbędą się m.in. turniej streetbola, zawody Firefighter Combat Challenge i rodzinny rajd rowerowy. Współorganizatorem memoriału jest powiat raciborski. Powiat raciborski zaprasza 26 i 27 sierpnia na tradycyjne święto plonów. Dożynki powiatowe w tym roku połączone będą z wojewódzkimi i gminnymi gminy Krzyżanowice. Odbędą się na terenie ruin zamku w Tworkowie. W programie m.in. zabawa w rytmie disco polo, wystawa zabytkowego sprzętu, w niedzielę tradycyjny korowód, a potem dożynkowy festyn i koncert Kamila Bednarka. Zapraszamy!